W dzisiejszym filmie aktualizujemy cenę Bitcoina sprzed dwóch dni. Co się wydarzyło, co będzie niedługo, zapraszam bezpośrednio do wykresu. Więc tak jak nam mówiłem, od ostatniego materiału minęło dwa dni. Wczoraj niestety nie dałem rady nagrać materiału dla Was tutaj aktualizacyjnego, dlatego w skrócie mówimy sobie, co się wydarzyło i co przewiduje w na zbliżającej się przyszłości. Teraz tak, wczoraj, przedwczoraj jak nagrywałem materiał, byliśmy w tym oto poziomie w okolicach 19900, około 20, pamiętam, to było w tym miejscu, bo mówiłem, że był tutaj mój mały trójkąt symetryczny, który nagrywałem na Discordzie. No i w tym momencie się konsolidowaliśmy, tak? I wspominałem o tych poziomych białych liniach, które mamy w tym momencie narysowane. Co prawda jest ich dużo, natomiast są bardzo istotne, nie możemy o nich zapominać. I teraz każda ta linia odniosła jakąś tutaj kluczową rolę w tym, co się wydarzyło przez ostatnie dwa dni. I już zaczniemy po kolei. Byliśmy na tym poziomie, przebiliśmy poziom 20,2, który był oporem, natomiast nieudolnie wróciliśmy i tutaj mieliśmy szybkiego dumpa, aż przebił się Bitcoin przez wszystkie trzy poziomy 19.8, 19.6, 19.2, o których wspominałem. Także jeżeli ktoś skorzystał stąd i w tym miejscu wszedł w pozycję short, może nie do samego dołu, bo to jest mało wykonalne, ale co najmniej do poziomu 19.1, 19 tysięcy, no to miał tutaj niezłego shorta na około 6%, niecałe. Natomiast co się wydarzyło dalej? Tutaj sformowaliśmy moim zdaniem swego rodzaju W pattern albo double bottom, nawet można by powiedzieć, że triple bottom, chociaż nie do końca jestem przekonany, żeby to był wykres. Jak widać, mieliśmy drobne W, które poskutkowało dalszym wybiciem. Natomiast nie uważam, żeby to był pattern, który można uznać za zweryfikowany, z tego względu, że był to ruch tutaj dosyć solidny w górę. Bardziej bym powiedział, że to był po prostu niczym niespowodowany pump rzędu 7%. Także tutaj nas trochę zaskoczył Bitcoin, ale widzimy, że przeszliśmy z poziomów 19. Rekordowy low mieliśmy 18,6, skok w górę na 20,8, także tutaj 7% wzrostu i natychmiastowy spadek, przebijając wszystkie wsparcia i opory po kolei, czyli te białe linie, o których mówiłem. No i teraz jesteśmy w takiej formacji trochę nic nie formującej, trochę też tu się zaplątałem, natomiast mamy to świeczki 30-minutowe. Przejdźmy na wyższy time frame, na jednogodzinówki i co widzimy na jednogodzinówkach? Patternu żadnego tutaj w tym momencie nie widać. Jeżeli oddalimy trochę, poczekajcie sekundę, trzeba trochę poczyścić tutaj na wykresie te linie, żebyśmy mieli jaśniejszy obraz. O, teraz mamy jaśniej, to jeszcze wyczyścimy. W, które uważam, że nie było. Dużo czasu się mnie pytacie właśnie o to, jak czytać te wykresy, także nagram też taki tutorial, bo w tym momencie jesteśmy na pustym wykresie, na którym niewiele widać. Natomiast w świeczkach godzinowych, co tutaj mamy? Tutaj mamy ewidentnie linię trendu, którą można by narysować w ten oto sposób. I teraz to jest bardzo ważne, Bitcoin może sobie tutaj skakać, odbijać się, natomiast widać, że wygenerowaliśmy higher low, czyli wyższy dół. W skrócie mówiąc, tłumacząc, to mamy local low i teraz kolejny jakby dół jest wyższy od tego poprzedniego, to się nazywa higher low. I teraz póki jesteśmy nad tą linią, czyli kolejny wykres powinien wyglądać mniej więcej tak, skacząco, jest możliwe, że uformujemy, idąc dalej tutaj, pattern trójkąta w ten oto sposób, zakładając, że linia trendu, którą narysowałem przed sekundą, będzie dalej się układała dobrze. Musimy przejść niestety na 4 godzinówki, bo tutaj już nam się świeczki kończą. O, tu będzie lepiej widać. I teraz tak jak tłumaczyłem przed sekundą, póki jesteśmy powyżej tej linii trendu, tworzymy tak zwany higher low. Dojdziemy gdzieś tutaj do etapu, pod warunkiem, że nie przebijemy poziomu 21,6, który już w poprzednim filmie tłumaczyłem, że jest bardzo ważne. Będziemy tworzyć tutaj symetryczny trójkąt, który, uwaga, może spowodować i który może przyczynić się do wybicia Bitcoina w górę, ponieważ trójkąt, nie trójkąt symetryczny, tylko ascending triangle, czyli trójkąt ten z linią trendu wzrostowy, nie wiem jak to się po polsku mówi, ascending triangle, jest to pattern ogólnie wzrostowy. I teraz co się może wydarzyć? Moment, nie linijka. Co się może wydarzyć, jeżeli uformujemy ten pattern, możemy spodziewać się ruchu
na poziomie w okolicach 25 tysięcy dolarów, jeżeli przebijemy linię górną. Natomiast jest to trend, aktualnie jesteśmy w trendzie spadkowym, natomiast ten trójkąt generalnie wybija w górę. Także jest szansa, że Bitcoin przez kilka dni będzie tutaj się formował, aż utworzy ten trójkąt i w pewnym momencie będziemy mieli reversal trendu, czyli możliwość odwrócenia trendu na trend wzrostowy. Czy jesteśmy aktualnie na samym dole? Tego nie wiem. Wynikając, analizując aktualną cenę, jest to bardzo możliwe. Natomiast tak naprawdę jesteśmy w stanie teraz zaobserwować to na podstawie tego trójkąta, co się stanie. Równie dobrze możemy się wybić w dół, jeżeli się... No, czekajcie, tu mam za grube palce. Jeżeli wybijemy się w dół z danego miejsca, mamy target kolejny 16,9, czyli 17 tysięcy, o którym alarmowałem w poprzednim filmie. Więc to jest jeden z potencjalnych scenariuszy na świeczkach godzinnych, co się może wydarzyć. O, tak jak widzicie, ten trójkąt na przykład tutaj, on miał wybić w dół, natomiast akurat przyszedł odwrotny schemat i wybiło w górę, więc tak samo mówię, te trójkąty są bardzo podobne, z tym, że ten generalnie wybija w górę, nie w dół, natomiast zawsze może się zdarzyć, że wybije w dół i w tym momencie wchodzimy w pozycję po przebiciu linii trendu górnej lub dolnej. Więc to jest pozycja, którą bym obserwował na najbliższe dni. Jeżeli oddalimy się jeszcze dalej na świeczki na przykład dniowe, czy coś tutaj widać. No mieliśmy tutaj ogromny head and shoulders, który poskutkował spadkami do poziomów 19-18 tysięcy dolarów. Natomiast na świeczkach dniowych warto obserwować poszczególne wsparcia, czyli aktualnie jak widać jesteśmy na bardzo dużym poziomie wsparcia przy aktualnej cenie, który zaczyna się aż stąd, z listopada 2020 roku. W ten sposób właśnie mierzycie wsparcia i opory, czyli oddalacie na wyższe timeframe'y i szukacie obszarów, w których był duży volume, czyli na przykład tutaj, tutaj, dokładnie mówiąc tu, tutaj, wszystkie poprzednie dołki to są wsparcia i opory. Także tak widzę na ten moment cenę Bitcoina. W najbliższych dniach polecam obserwować ten oto pattern, czy się wypełni, czy też nie. Jest to bardzo możliwe i teraz ważne jest to, aby trójkąt był zweryfikowany, musi mieć co najmniej 2 lub 3 punkty styczności na danej linii trendu, czyli w tym miejscu widzimy, że już ma 2, prawdopodobnie będziemy mieli trzeci, u góry mamy 1, 2, 3, więc wszystko wskazuje na to, że trójkąt może zostać zweryfikowany. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Twitterze, zapraszam Was do obserwacji. Aktualizuję tutaj wszystkie najnowsze wiadomości, aktualizacje, wykresy. Obserwuję tutaj również kilka ciekawych osób. Będę Wam też udostępniał profile warte uwagi do obserwowania na Twitterze. I jeżeli ktoś nie obserwuje mnie jeszcze na TikToku, zapraszam serdecznie na mojego TikToka oraz oczywiście na kanał na Discordzie. Więc tak wygląda dzisiejsza aktualizacja ceny. Pamiętajcie, trójkąt, śledzimy trójkąt. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do linku w opisie. Pamiętaj, naciśnij subskrypcję, polajkuj to wideo, prześlij do znajomych. No i widzimy się w następnym materiale. Żegnam wszystkich i udanego weekendu.